No i mamy to, ostatni dzień 2023 roku, Sylwester, 15:30, od 16:00 zaczyna się wyzwanie, ale nie liczę na to, że to zrobię dzisiaj, chociaż początek jest dobry. Jedziemy po jakieś makarony i sałatki do restauracji na Izaka, przynajmniej początek filmu będzie wyjątkowo w dobrym świetle nagrany. Nóżkę mam przymocowaną na zipach do ramy, jak już wcześniej mówiłem, bo się przykręcić nie dało, ale wpadała w lekkie wibracje, tupło mi się to. Zastosowałem kropelkę i jak na razie sprawdza się. Podejrzewam, że do pierwszego wjazdu na tą kostkę tam za kładką, jak wytelepię tym rowerem, to puści, no na pewno. Wczoraj mi tak dolało deszczem. No ja głupi, zamiast przerwać ten grafik i wracać na chatę, jeździłem dalej. I dzisiaj już gardełko. Podejrzewam, że jutro stanę już załatwiony. Dzisiaj jak wrócę, podejrzewam, że koło 21:00. Balantajsik już się chłodzi w lodówce. W nim jeszcze jest nadzieja, że jutro wstanę zdrowiutki. Albo mnie dobije jeszcze bardziej. Ja pierdzielę, ile jest ludzi dzisiaj. To rynek w ogóle będzie nieprzejezdny. Ten uchwyt na telefon, co dostałem od Glovo, właśnie zakończył swój żywot. Zamek poszedł. Co prawda jeszcze jeden działa. Da się zamknąć, ale przez to nie jestem w stanie ładować, gdy jest włożony telefon w etui. Ale zamówiłem sobie już nowy, no będzie we wtorek. No i dobra, stąd mam wziąć. Dobra. 5-4-1 i 2-3-7. 5-4-1 i 2-3-7. Dzięki. Dziękuję. Widzenia. Proszę. Sorry, no English, maybe friend. Odbierz należną kwotę gotówki 153,50. Miodowa 51. Coś się chyba zmieniło, miałem jechać na krowodrze. Dwa pierwsze zamówienia ja już półtorej stówy w gotówie zgarnę. Ja mogę do domu już iść. Dobra, na drugą stronę ulicy Starowieślnej i jesteśmy na ulicy. Uwielbiam te mleczniki. Gdzieś tu to mam dostarczyć. A, he's open. Okay. Sikoryć.
kurczak do tej windy. Co prawda szósta, ale... Hi, how can I just read the order from 601? Dobry. Hello. 541. A, okay. Perfect. Thanks. No byłbym w ciężkim szoku, jakby mi się udało te 12 dzisiaj zrobić. Dzisiaj za bonus 12 zamówień dają, kurczę, 90 zł. Niwa będą miały. A jakbym sobie taki bagażniczek zamontował w rowerze? I tobołek woził na bagażniczku. Ale to by się musiał rower nienaturalnie zachowywać. Tam to kolega awaria roweru. Bateria padła. Kurwa, no czuję gardło. Gdzie zajebiste wejście w nowy rok. Kurde, nóżka się trzyma. Nie wierzę normalnie w to. Fantomek. Płaci stówką. To tu akurat będę miał wydać. No gdzie, jak ja mam saldo gotówkowe 36 zł? Baba miała do zapłacenia 104, a płaci 200. Ja jej mogłem dać te 36 zł. Kurde, ja zazwyczaj na ten Glovo jeździłem już po zmroku. Jak to teraz wszystko wygląda inaczej, jak jest jasno. Tutaj. Dzień dobry. Wie pan, może zapłacę 87, tak? 87. Serio? Dzięki ci piękne, masz tego? Szczęśliwego. Wzajemnie, dzięki. Przydałaby się jakaś górka, żeby hamulec przepalić, dotrzeć. Wczoraj normalnie mi okładzinę zerwało. U mnie w połowie z grafiku. Bałem się, że mam całą tarczę z harata. Ale nic jej nie jest. Założyłem nowe klocki, lekko mi ocierają. Pasowałoby je dotrzeć. Kilometr do Maka. To będzie trzecie. Coś mi się pokazało, że 20% więcej płacą za tą dostawę. Kurde, nie zauważyłem, miałem mikrofon za kołnierzem. Mam nadzieję, że coś będzie słychać tamtego nagrania. Przepraszam, LC, widzę, że jest gotowy, ja mam LC. No. Mamy? RC i już. Na dobrego pasterza z tym lecimy. Myślałem, że źle pojechałem. Tu w prawo.
dzisiaj nie mam czasu na kurwa kombinowanie z domofonami. Dzień dobry, można prosić o otwarcie drzwi? Key for door. I'm Glovo. Nie od strony parku. Nawigacja oczywiście kurwa musiała od strony parku poprowadzić. Pewnie tu. Albo tam. I'm sorry. Przepraszam, tam wieczorem zawsze jest zamknięte. Aha, okej. Jeszcze jedno. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No problemu by nie było, gdyby ta jebana nawigacja mnie tu poprowadziła od razu. Pilotów. McDonald's pilotów na podwójne. Na fabryczną i na widok. Za 20 zł i 50 groszy. No spoko. O, widzę odbicie opon. Takie same jak mam w Gravelu. Gravel Kingi. Cyk, i cyk, i cyk. I cyk. Za wysoko sobie wyjechałem tym zamkiem. Ja pierdolę. Dwa mam, BX i LY. LY. Dzięki bardzo. Dobra, lecimy z tym na fabryczną. Dość szybko się uwinęli z tym. Kurwa, gdzie ja jadę? W sumie mogę jechać tędy. O, hamulec się dotarł, już fajnie łapie. Nie ociera. No i dobra, ogólnie mamy dzisiaj już piąte. Do wyzwania trzecie. No jeszcze 9. Chociaż w sumie jak ten pierwszy stopień zrobię, to też jest git, bo tam dają 35 zł. No ale 35 na 90 za drugi to jest różnica. I to nie mała jest różnica. Na światłach to jest wjazd na stację tylko, a na stacji policja. A tu druga. Dobrze, że to światło się zmieniło. No i co, i tam też mi spierdoli zielone. Kurde. Dostawa się nie nagrała. Pani mnie zaskoczyła, bo wyszła na zewnątrz. No co, to jest dziesiątka? A gdzie jest 10A? Proszę pana, bo ja tu mam dostawę pod blok 10A. Jest tu taki blok 10A, czy tylko dziesiątka jest? Nie, jest chyba. Ale na jakim osiedlu? Widok 10A. To jest po drugiej stronie tam. Aha, to dobrze, że tutaj nie wydałem. No przez ulicę tam dalej jest. Dobra. Dobra, dziękuję panu bardzo. Ja tu mieszkam, proszę pana, 50 lat. I nie wiem, gdzie jest. Bo wiem, że jest dziesiątka jeszcze na tamtej ulicy.
A to właśnie ma być widok. A to widok jest. Tu musi być widok, albo tu. Chyba, że w tych nowych faktycznie. To parzyste są tu, nie? To może być ten prywatny. Dobra, dziękuję panu bardzo. Próbuję zadzwonić. Teren budowy. Halo, dzień dobry, Kurier Globo z tej strony. Wie pan co? Bo mnie nawigacja poprowadziła pod numer 10. Czy to jest 10? To ma być 10A. No bo tutaj właśnie widzę 10A. Tak, tylko że to jest jakieś chyba takie drzwi i teren budowy. Wstęp zbroniony. Jakie? Aha, to dobra, nie chciałem wchodzić. Dobra, dzięki, już idę. Dzięki. Ja, kurwa, weź to. Dobra. To jest jedno. I drugie. Dzięki bardzo. Do widzenia. Z Mogilskiej. 5 km. Na Starowiślą. Biorę. W punkcie odbioru 42 zł. Za burgera trzeba zapłacić. Dobra. Da Marko. No tutaj. Dobry? Ja mam Glovo 848. 848. Glovo? Tak, no. Dwa. Dziękuję bardzo. No i dobra, lecimy na Starowiśną z tematem. Nie, no jak nie będzie sypać podwójnych, to nie ma opcji tego zrobić. Co innego, miał jeszcze elektryka i tu na tej prostej kręcił manetę 50 na budziku, to bym zyskał trochę czasu, ale nie na zwykłym rowerze, gdzie. Znając mojego pierdolonego farta, znowu mi z dwóch zamówienia, bo albo jednego braknie do zrobienia. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. O, szybki kursik. McDonald's z Kazimierza na Starowiśną. Gitarę. Tu w chuj ludzi chodzi. Co drugi to bardziej nadupcony. Trochę strach rower zostawić. Gdzieś tak przy głównej ulicy. W tej pustki. No pozwolę sobie pojechać na skróty. Kurwa, ta galeria jest w ogóle otwarta? No bajeczka. Jaki numer? L1. Dobra, to już właśnie kończy pakować. Dobra. 54. Ale to tutaj jest picie. Fajnie. Dobra, dzięki. To nie? Dzięki, hej. Chłopakom się nie śpieszy. Dostawa na 750 metrów. Bardzo fajnie. Gdzie to jest tak mniej więcej? Nawet nie będę kurwa wkładał tego telefonu. Kurwa, nawet nie ma co kamery wyłączyć. Co chwilę coś się dzieje. A mi się nic nie nagrywa, bo wyłączam, żeby baterię oszczędzać. Nie no, ta nawigacja mnie rozpierdala, no poprowadziło mnie pod 40. Kurwa, 86 jest w ogóle 400 metrów dalej, no kurwa, no i...
czemu wszędzie jest tutaj. Kolejne 10 minut stracone. Co? Globo! Dzień dobry, pani zamawiała, nie? No. Pisze mi, że jestem pod złym adresem. Namiot 62, tak? 62, 56, chyba. Tak. Dobra, dzięki. To jest jedzenie. I napój, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. No i co, ja teraz nie mogę potwierdzić dostawy, bo według aplikacji jestem pod złym adresem. Teraz muszę tam kurwa podjechać. Zobaczę, może przy tunelu tam załapię. Dobra, załapało stąd. Zjadę tu na bok, zobaczymy co mi da, może jaki izak. Cyfrackiej. Na 5,5 km. Na Armii Krajowej. Robić tam, która się będę pierdolił. Kurwa, te światła by się kiedyś naprawią? Pięć, jeden, pięć. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jedzenie. Gdzie ja to kurwa znowu w ciemnicę mam jechać? Serio kurwa? Kurwa, nie będę po roślinkach jeździł. Dom studencki Armii Krajowej. Dzień dobry. Ja mam dostawę jedzenia do pokoju 124. Proszę dzwonić. Dobra. Halo, dzień dobry, Globo z tej strony. Wie pan co, jestem na portierni, jakby pan mógł zejść. No, dobra, dzięki. Dzięki, do widzenia. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. Szału nie ma. Co to jest, na kawiory? Wola Justowska? No odbiór jest tu gdzieś, na Wolę Justowska. No lecimy. Pizza z kontenera. 900 metrów stąd jest ta pizzeria niby. Znów ten plecak będę musiał rozkładać, cholera jasna. Dobry, czy Globo 650?
Dwie, dobra. To ja sobie wyjdę tutaj przed drzwi. Aleję Kasztanową. Podlasek. Wow, duże to. Zmieści mi się to w ogóle? Trochę to porozkładam jeszcze. Nie ma opcji. Ktoś to brał w ogóle z głową od was? Znaczy, powiem ci szczerze, że ja tutaj pierwszy raz na parze stoję. Aha. I ja nigdy nie ten. No to nie ma możliwości w ogóle. Kurde, a połamać też nie. Te torby są takie, nie? No a się bardziej nie rozłoży. Może jeszcze to jakoś wywalę? Nie, to się bardziej nie rozłoży. Zapytam tych tutaj ode mnie, co ja mam z tym zrobić. Zrób im zdjęcie, żeby potwierdzić. Ja pierniczę. Muszę im zdjęcie zrobić, a nie wchodzi. No wiesz, mam inne. No te torby są trochę małe. Bo już to będzie pojemne, ale no są trochę małe. No. To co z tym robimy w ogóle? Nie wiem, ja się na chwilę dowiem co mam zrobić z tym. Żebym jeszcze był autem, to mógłbym to bez torby wziąć, a na rowerze to nie ma jak. Że przepiszą to na gościa z samochodem. Dobra. Zaraz ktoś tu będzie, bo pewnie ktoś jeździ. Dzięki, do widzenia. No i co, i saporcik przepisał to na kogoś z samochodem, żeby tu podjechał. A ciekawe, czy jakieś pieniążki dostanę za to. O, czas straciłem. No i co, no i mam się wrócić na rynek. Straciłem kurwa znowu 20 ponad minut. A mogłem od razu na ten rynek jechać. Boże. Całe życie kurwa pod górkę. Czyli chuja dostałem za tą pizzę tam. Jeszcze czas na zrobienie? No tylko ja mam jeszcze minutę. Ja mam jeszcze 2 minuty. Czas? Ja mam 2 minuty jeszcze do... Okej. Dzień dobry, Glewo. Dzięki. Zawsze pójdę w zło. Jeszcze nigdy dobrze nie poszedłem. Dzień dobry, tak w ogóle. Proszę bardzo, tam będzie 88 zł. Dzięki. Super, dzięki piękne. Do widzenia, smacznego. Jadę na długą. Nawet nie wiem, co ja tam mam wziąć. Z długiej na Mikołajską.
To jest rzut beretem. Z Mikołajskiej. Tam jest dość sporo knajp, żeby coś zgarnąć od razu. No jak nie, no to jest praktycznie rynek. To tam zaraz coś się złapie. Tylko, że jak mi już godzina została, to ja już podziękuję za jakieś dalekie troski. Będę zmuszony nawet taką odrzucić. Jeżdżę 5 godzin bez 20 minut i ja mam zarobione 130 zł. To jest kpina jakaś. Wiesz, gdyby nie to, że ludzie w łapę napiski dają, no bo Sylwester jednak, człowiek jeździ zamiast siedzieć i chlać, no to źle to wygląda. Dobra. 2, 4, 6 mam w drugą. Dzięki. Ale ciekawe to żarełko, co wiozę. Taki kubełek z frytkami. Na górę nawalone tego mięsa wołowego. Polane keczupem. Czy tam sosem jakimś. Tynek, ja teraz od gościa pieniądze wezmę. To ja będę miał saldo 400. Ciekawe, czy będą kazać mi to wpłacić, czy sobie wypłacić. Mogłbym sobie to w sumie wypłacić. Halo, dzień dobry, Glovo z tej strony. Wie pani co, jestem pod 11 i mam zadzwonić pod numer 10. Tylko, że mi error wyskakuje, jak wybijam 10. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, dzięki. Dobrze. Wyglądasz na Polaka. No. Ale mógłbym myśleć, że nie będziesz Polakiem. Bo? Zależy mi na tym klubie awaria. Co to za klub? Nie mam pojęcia, nie chodzę po klubach, nie pomogę ci. Na pewno? Właśnie. Szkoda. Żadnego klubu nie wiesz, gdzie jest. A może taksówka wiesz, gdzie jest najbliższa? A, już znalazłem, dobrze, jeszcze. Dziękuję. Spoko. Dzień dobry. Będzie 56 zł. Całą stówkę. Masz tego. Dziękuję, ślicznie. Dziękuję, do widzenia. Grodzka. Marczak. Kurwa, Sasza, ten mam tak dojebaną sosem, że mi z dupy leci. W sumie to, co dzisiaj zgarnąłem, to mogłaby być dniówka. Nie obraziłbym się. Chętnie bym przyjął takie wynagrodzenie.
ten rower srebrny? Tam przy tym przypięty. To nie jest mój. To jest twój, a tamten kojarzysz? Nie mam pojęcia. Halo? To jest twój rower? No, nie. I don't have. Rozumiesz, co on mówi? Nie mam. Nie ma rowera. Siema, cześć. Nie wiem, to nie jest mój, nie mam pojęcia, kogo jest tamten. 84. Dzięki.